Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku z Last Epocha, trzecim. Dobiłem 22 level, jestem w trzecim rozdziale. Zmieniłem specjalizację na Sokolniczka. I wejdźmy zobaczyć, co tam u mnie. Będę się starał to dosyć szybko, sprawnie przechodzić. Ale co muszę wam pokazać, to że wszedłem już w tą specjalizację Sokolniczki. Tutaj zacząłem dodawać Treserka. Pokazał mi się nowy skill, wybuchowa pułapka. No na razie jeszcze tutaj gram jakieś zwiększone ataki, tu muszę to podejmować. Na razie może tego nie będę robił. Ale tutaj mam trochę redukcji chyba. Zwiększone obrażenia to muszę podejmować tutaj. Trochę uników, trochę szybkość poruszania się, odnowienia tego i szybkość poruszania, trochę leczenia. No i tutaj będę szedł na pewno w tego sokoła, bo bardzo dobrze się tym gra. Tutaj jeszcze muszę pokazać, jak się skilla rozbudowuje. Ja tutaj zupełnie na ślepo, to mnie zainteresowało, żeby zwiększyć mu depsa. Gdzieś tutaj zacząłem dodawać i nagle zaczęło to tak wyglądać, że one tak uderzają jak deszcz jakiś. No i co? Nie mam jakichś tutaj wybitnego giru. Znalazłem jakieś fajne dosyć rękawiczki, które mają odporność na wszystkie żywioły 13 plus wysysanie życia z żywiołowych obrażeń, więc ja trochę tutaj strzelam ogniem, więc tutaj trochę tak jakby liczuję. No i jakiś tutaj pierścionek zatruwa. W sumie nie jest jakiś super ciekawy. No i co, żółty gir, troszeczkę delikatnie upgrade'owany, ale raczej oszczędzam kamienie. I tak jak mówiłem, mam 22 level, a teraz dodam jeszcze sobie tutaj jeszcze większy damage do tego uderzenia popiołu. Dosyć fajnie się tym strzela. Fajny skill. Te sokoły tak jakby, no i mam ten movement dash, przesunięcie i jeszcze mam taką przynętę. Dobra, więc nie będę tutaj tylko pokazywał tego sokoła, bo to jest taki, będzie główny DPS, a tutaj będę oprócz tego skoku będę zmieniał. No a tak to tu wciernie dodaję temu, zupełnie na ślepo idę sobie tak dla fanu, będę sobie tutaj badał. I pokażmy, jak tam wcześniej troszkę pobiegałem po mapie, a będę biegał po prawej części tutaj w zrujnowanej erze, w okolicach miasta Velryn. Będę tutaj te tereny zwiedzał, ruiny i miasto, i tak będziemy biegać sobie. Więc tu jestem tutaj w tych ruinach Velryn. Tutaj walczę sobie tym sposobem. Mam na razie 19 poziom. O, wbiłem właśnie 20. Później tutaj expiłem troszkę, znalazłem sobie waypointa i po tej lokacji sobie po prostu zwiedzałem ją, tak? Później przeszedłem sobie do podmiasto Velryn i tutaj był ten jakiś quest żółty, nie wiem dokładnie o co w nim chodzi. Szybko chcę tylko robić takie questy. Zrujnowany świat chyba, tak? I tutaj spotykamy jakiegoś szkieleta. Coś takiego, duch szkieleta, sługa cesarza. No i mamy coś tam poszukać tutaj w tej lokacji. I wrócić tutaj, tak? Więc prosty jakiś quest. Buildzik dość dobrze się spisuje. Tutaj fajnie się tym walczy. Tutaj będę pokazywał tutaj... Będą takie pułapki jakby i one będą we mnie strzelać i ja będę musiał tego unikać, to będzie dość fajne. Tutaj sobie jeszcze patrzę w te umiejętności tej sokolniczki. Znaczy właściwie to rozbudowa drzewka sokoła to jest. No i będę dodawał wczuwanie skrzydeł, to jest dużo damage'u mi się wydaje, tak wydaje. A tutaj tylko czas się dodaje teraz tego wzmocnienia. A widzicie, nawet tego nie zauważyłem. Dobra, będę musiał przysiąść nad odejmowaniem trochę punktów, a pododawaniem gdzie indziej. Trzeba robić korekty po prostu. Tak mi się wydaje, gram na świeżo zupełnie bez... O, jeszcze miałem sprawdzić tą umiejętność ostrze ambralne. Też. No i tą... minę taką śmierci, coś tam miałem też sprawdzić. Tak, tutaj dodam przynętę i zacznę pakować w kolce tak jakby. Żeby ta przynęta odbijali się od niej, jeszcze ich DPS-owała. No, gra się bardzo przyjemnie. Trochę sobie poekspiłem i wracam się do tego szkieleta i on mi tak jakby wytłumaczy, że muszę iść w inne miejsce i tu będzie to pokazane. A nie, to będzie po prawo. A, ja tak jakby nie przyjąłem zlecenia jeszcze, rozumiem. Tak, teraz będzie to. Ostatni sługa cesarza będzie mi kazał coś tutaj w tym podmieście Velryn zrobić. Tak, i niedługo wrócę. O, i są 3 punkty. I będę to szybko starał się zrobić i tutaj będą 3 walki z takim właśnie, z taką wieżyczką. Może zobaczmy. Poza tym, że ten sokół atakuje co chwilę sam. O, jest ta wieżyczka. Jeszcze mogę mu kazać w tym miejscu atakować. Więc ma duże AOE. Akurat teraz nie trafiłem tego tym. Dobra, pierwsza już prawie rozwalona. Teraz druga. Teraz druga, i później będzie trzecia. Tak. I wracamy do kościotrupa i będzie zaliczone zadanie Zrujnowany świat. Tak, i ostatnia wieżyczka i wracamy do szkieleta. Dobra, jestem, moi drodzy, w obozie kultystów i to jest chyba następny quest. Kazali mi przekazać, że przygotowują miejsce rytuału tuż obok. Czekają na ciebie. O, tutaj będzie jakiś quest fabularny, znaczy coś fabularnego się pewnie będzie działo. Dobra. Quest odrobina rozsądku ciemności w rozdziale 3. Jest coś questowego. O, z kimś będę rozmawiał. Mam przy sobie te kamienie. O, coś załączyły i... To znowu w czasie przyniosły. O, jakiś boss jest. Zobaczymy jak ten... Jak nowy sokół się spisuje. O, już ma 75%. Dobra. Zespolona pustka. I koniec. Dobra, kontynuujemy tutaj. I... Bierzemy nowego WPK, Rozdarta dolina. I tutaj jest jakieś przejście, widzę, międzyczasowe. Do pradawnego lasu. Ale tutaj my chyba nie chcemy wchodzić. My chcemy tą świątynię chyba tu znaleźć. Dobra, mi się wydaje. Tutaj pokazuje, że będzie. Będę się starał przebijać naprzód. Widać tam przejście wyżej już. To jest chyba ta świątynia, tak mi się wydaje. O, poziom 23. To mogę dodać. Do Sokolniczki. Szansa na karmazynowy całun. Nie mam pojęcia co to jest, ale dodamy to. Dobra, zaczynamy już tutaj się zbliżać do, pewnie do tej świątyni, tak mi się wydaje. Dobra, są przejście do dziedzińca. Jest waypoint. O, jak coś, jakieś nowe potwory. Podniszczony pomnik. Dobra, jesteśmy na dziedzińcu. I mamy questa. Dużo tych potworków. Kapliczka ognia. Coś się kręci wokół niego. Na razie sokołek ze strzałą ognia załatwiałem szybko sprawę i lecimy dalej. Oj, pokonaj strażnika świątyni na dziedzińcu. O! Aha. A nawet nieźle mi z nim idzie. A nie był taki mocny. O, 24. Świątynia etery. Czy tutaj jest jakiś waypoint? The temple of Etera. Or at least it used to be. I doubt anything valuable is here. Jest. Dobra. No to tutaj poprzestaniemy odcineczek. Świątynia etery. Pozabijam te potworki, wezmę i... Na tym będzie koniec, moi drodzy, na dzisiaj. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I będzie nowy odcineczek już niebawem. Pozdrawiam.